To nowe dzieło Zakrzewskiej. Co pan sądzi? Siemano, witam was serdecznie, tu wujek Samozło. Witam w szorcie! Jak widzicie, mamy tutaj filmy, które występują w naszych zestawieniach, ale są też filmy, nad którymi warto pochylić się trochę dłużej. Takim tytułem jest Sztuka Zrywania, gdzie możemy obserwować perypetie Grałego Grobeckiego. Pamiętajcie, że przyglądamy się temu filmowi ze względu na polskie akcenty. I to nie jest żadna recenzja. Jest to historia niebieskiego ptaka, lekko ducha, polskiego pochodzenia, który lubi grać na konsoli w fajnej koszulce. Jak duży masz telewizor? Jak duży? Przymknij się. Co prawda w całym filmie nie wspomina o tym sam bohater, że jest Polakiem, ale możemy to skumać z nazwiska, dialogu, no i chociażby flagi w jego biurze. Już i tak zajmuję się podatkami, fakturami, zatrudniam, zwalniam. Mogę zostawić bilet? Gary Grobowski, tak. Powinien niedługo przyjść. Jest naprawdę wysoki. O koszulkach już wspominaliśmy, ale zobaczmy, jak Gary sobie radzi w konfliktowych sytuacjach. Co ty tu robisz? Wymiataj stąd z tą kocią orkiestrą Ricky, albo osobiście cię wyrzucę, rozumiesz? Właściwie to jest sypialnia Brooki, nie masz tu wstępu, ale będzie nam miło, jeśli się do nas przyłączysz. Masz 10 sekund, żeby wyjść, zanim połamie ten twój magiczny gwizdek. Orzeł wylądował, niestety na deskach. Nie można zabierać komuś gwizdka, kiedy jest w środku fajnego utworu. Można zrobić sobie krzywdę. Jego stosunki męsko-damskie też niestety nie wyglądają najlepiej. Tak to widzisz? A ja inaczej. Zwołam chłopaków z moich rodzimych lasów. I nie mówię tu o kilku gejach. Mówię o Polakach, którzy nie widzą przed sobą przyszłości. Świetnie. Możemy tu nieźle namieszać. I tak się stanie. O, takich Polaków z lasu to ja bym się bał. No ale przynajmniej nie są to cieplaki mięczaki. Rusz się, stary. Pora na zabawę. O co chodzi? Dzisiaj u mnie. Poker. Przyprowadź jakieś laski. Koniec i kropka. Ogólnie można powiedzieć, że to nie powinna być pozycja obowiązkowa, ale można zobaczyć sobie ten film z dziewczyną, jak jest pochmurna, deszczowa pogoda, napić się winka, zjeść jakiś ser. Pozdrawiam was, wujek Samozło. Oczywiście pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, o tym, żeby polecać nas swoim znajomym. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś fajne polskie akcenty w zagranicznych filmach i serialach, to podsyłajcie komentarze. Na razie.